Cześć Manko, witam Was serdecznie na kolejnym vlogu, na kolejnej mojej zasiadce karpiowej i w końcu doczekałem się. Zasiadka na łowisku krążą. Trzydobowa zasiadka. Nie ma co ukrywać, jedno z moich ulubionych stanowisk na łowisku krążno, a zarazem mega obleganych, oczywiście stanowisko numer 5. Ostatnio na krążnie byłem jakoś na początku kwietnia, dzisiaj mamy okolice 20 maja, także już zdecydowanie cieplejsza pogoda. Podczas tej zasiadki też ma cały czas świecić słońce, ciśnienie równe, także wszystko tutaj dobrze rokuje. Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że te karpie będą się gdzieś spławiać tutaj między 5 a 11, tak jak zawsze nad tymi głębinami, a co za tym idzie, już od razu w ciemno, można powiedzieć, uruchamiam ziga, także ja się biorę za robotę wywalczyć jakieś karpie z krążna. Tak coś czułem, że dzisiaj to ewentualnie jak coś strzeli, to na ziga. No i udało się. Rybka ewidentnie była skumulowana gdzieś po środku między stanowiskiem numer 5 a 11. Co prawda spławy ustały, ale co za tym idzie, doczekałem się brania. I słuchajcie, trafiła mi się przepiękna ryba. Mega charakterystyczna, z ogromnym brzuchem. Waga, słuchajcie, 14800. Tak, 14800 po odjęciu worka. Zobaczcie ten bebek. No właśnie. Aj, wariat, wariat. Na zestawie tak nie szalałeś. Idziemy? Chodź do góry. Zobaczcie, jaka piłeczka. Przepiękny jest, naprawdę. Tutaj to chyba rzadkość na krążnie, nie wiem. No, przynajmniej ja to mam mało takich rybek tutaj. No powiedzcie. Ekstra. Dzięki. Ale grubasek. No, także pierwsza ryba na rozpoczęcie zasiadki jeszcze przed zmrokiem udało się. Także jest mega. Ja jeszcze szybko wskakuję z nim do wody. Zrobimy jakąś sesję, póki jest jeszcze w miarę widno. I tyle. Zadziałał zig. Zobaczymy, co się będzie jeszcze działo. No i mamy wczesny poranek na krążnie. Nocka bez żadnego kontaktu, ale jakoś mnie to nie dziwi, ponieważ karpie zdecydowanie na krążnie w nocy są dużo, dużo mniej aktywne. Słuchajcie, od godziny, ja wiem, przed 6 już sobie tutaj usiadłem. No i obserwacja wody to jest klucz do Waszego sukcesu podczas zasiadki. Tak jak wczoraj, nie szło nie zauważyć tych spławów, tych karpi co chwila wyskakujących, takie wiecie, głośne te spławy pomiędzy stanowiskiem numer 5 i 11. W jakimś 140-150 metrze, skąd właśnie mam tego karpia około
15 kg. Tak dzisiaj, gdyby nie obserwacja, bym totalnie nie wiedział, gdzie one są. A mianowicie te setka tych karpi na ten moment przesunęła się i są teraz gdzieś pomiędzy wyspą a stanowiskiem numer 13, tylko zdecydowanie są bliżej. Bliżej mojego stanowiska jakieś 100-110 metr. A jakby wynikiem tego wydaje mi się, że na pewno na 100% jest wiatr, który również odgrywa kluczową rolę na krążnia. Niech mi ktoś powie, że tak nie jest, to się zdecydowanie z nim nie zgodzę. Na ten moment mamy wiatr północno-wschodni i podczas całego dzisiejszego dnia ma on się przemienić w taki typowo wiatr wschodni. Jeżeli chodzi o moje stanowisko, stanowisko numer 5, ten wiatr jest, nazwijmy to, rokujący. I biorąc pod uwagę jeszcze ciśnienie, jakie nam towarzyszy podczas całej tej zasiadki, to powinno być, słuchajcie, dobrze. Według mnie powinno być dobrze, coś jeszcze powinno się zadziać. I jakby z obserwacji też to wynika, że karpie były dużo, dużo dalej. Wiatr nam się przemienia na typowo, taki już za chwilę będzie wschodni. Karpie są coraz bliżej. Także jeżeli zmieni się na typowo wschodni wiatr, to te karpie naprawdę za chwilę powinny być, ja wiem, na 60-80 metrze od mojego stanowiska. A co za tym idzie, jak zejdą na dół, to zaatakują moje zestawy z gruntu. Jeżeli tak się nie wydarzy, to zobaczymy w ciągu dnia. Możliwe, że postawię na drugiego ziga. A co za tym idzie, będzie to kolejna zasiadka, na której kluczową rolę właśnie odegra metoda Zig-Lig. Dużo osób może nie wie, ale na krążnie możecie łowić na 4 kije za dodatkową opłatą. I ja postanowiłem, słuchajcie, zwiększyć swoje szanse, uruchomić czwarty zestaw. Tak, to jest, słuchajcie, taki zestaw troszkę eksperymentalny, a z racji tego, że na tym zestawie mam, słuchajcie, coś, czego bardzo długo nie używałem, a mianowicie orzech tygrysi. Wierzcie mi lub nie, ale ten orzech tygrysi ma już ponad rok. To jest oczywiście orzech, który sam zrobiłem. Jakoś tak ostatnio odeszłem od tego orzecha, a to z racji tego, że od momentu, kiedy zacząłem częściej używać konopie i rzepik, dodawać do mojej zanęty, do moich zestawów, to mam naprawdę dobre wyniki. Od tego orzecha delikatnie odeszłem też z racji tego, że dużo łowisk jakby zabrania używania nęcenia orzechem tygrysim. Tutaj na krążnie nie ma takich obostrzeń, także postanowiłem jeden zestaw eksperymentalnie, a to z racji dlatego, że naprawdę dałem go takie dwie solidne łopatki na zestaw, plus dosłownie kilka kulek. Na zestawie zrobiłem sobie takiego slip de riga, łamańca fluorocarbon, miękka plecionka i pojedynczy wafters, cream seed w tym przypadku, plus właśnie jeden z tych orzeszków, wydrążony środek i włożyłem korek. Po prostu, aby ta przynęta była taka wyporna, tutaj sobie ją sprawdziłem, ona dosłownie tak super, centymetr, półtora centymetra unosi się nad dnem. Dość spora ilość orzecha i zobaczymy, czy to zadziała. Orzeszek, słuchajcie, pomimo tego, że ma ponad rok, no to naprawdę jest w super stanie. Świetnie to wygląda. Świetnie pachnie. Zobaczymy. Witam. Jest branie. Tylko znowu trzeba włożyć wodery, bo tutaj jest, wiecie co, mega płytko. Także tutaj hol do brzegu odpada i odpaliła miejscówka z gruntu. Czekajcie. Dobra.
silny wariat. Dobra, ja sobie tutaj ustawię was. Chyba jest wszystko git. Wezmę podbierak. Ole, on jest ciężki. Muszę tutaj wyjść, zobaczyć jak to jest płytko cały czas. Chyba tu już jest chyba okej. Uj, silna ryba. No i dobra. Ej, naprawdę silna ryba. Holujemy. Rybki totalnie chyba zeszły na dół, bo nie widać ani spławów, słuchajcie, ani kompletnie nic. Ziga podkręciłem, na ten moment zig to jest jakieś dobre 3,5 metra ustawiony. Nie przynosi to efektów. Ale tutaj coś mamy. Widzicie ile tego ziela jest, zielonego? Strasznie to denerwuje właśnie podczas holu. Czepia to się w szczytówkę i tylko wkurza. Ej, co my tutaj mamy? Rybka jest jeszcze daleko. Zestaw ten był wywieziony. Nie powiem wam teraz na który metr, ale w każdym bądź razie na zielony domek. Gdzieś w okolicach 7 metrów głębokości. W każdym bądź razie pozycja zapisana na GPS-ie, to bez problemu do niej wrócę. No zobaczcie, ja nie mogę nic zrobić, nie? Co skręcę, to mi to wybierze. Kurde, tam jest zig. Ja, puściło. Kurde, w dupę. Ale czemu? Czemu puścił? Pojedynczy Wafters 18 mm Cream Seat. Nie no, hak jest ostry, ja go podreperuję, ale kurczę, szkoda. No nic, walczymy dalej. Co to za pociąg jedzie? Jednak słuchajcie, nie udało się tamtego przyponu uratować. Ewidentnie, patrząc teraz na nowy haczyk, bo to jest White Gape, a Wida to są te haczyki White Gape'y, czwóreczki, to patrząc na nowy haczyk, a ten, który był, to zdecydowanie tamten haczyk był w kiepskim stanie i nie wiem, czy na pewno on nie wyglądał tak przed wywiezieniem zestawu, czyli musiał się tutaj stępić na tej rybie. Powiem wam tak, zdecydowanie wolę taką spinę, jak na przykład miałaby to być taka spina, żebym widział tą rybę i by się okazało, że to jest kurczę piękny karp. Nie, spięła się, nieważne co się spięło, nie widziałem tej ryby. Fakt, że była silna, jakby pomijamy to. Znalazłem jeszcze jeden właśnie przypon IQ Dirik, ale to jest jeden z moich ostatnich, takich w dobrej kondycji nazwijmy to. Dlatego biorę się teraz za wiązanie sobie z 3-4 przypony, nawiążę na świeżo, na nowych materiałach, żeby już ewentualnie wyeliminować takie spinki, no bo nie dość, że karpie nie żerują jakoś, wiecie, intensywnie, no to jeszcze, żeby spiny zaliczać, to tak słabo, nie? Także wiążemy. Co to za pogoda jest? Zobaczcie. Cały czas tutaj wieje i to tak ostro, a braniak nie ma, tak nie ma. Idziemy zobaczyć do sąsiada na szóstkę, co tam się dzieje. Spławiają się te karpie, a nic nie przynosi tu żadnych efektów. Na szóstkę ktoś przyjechał.
Kto to jest? Tata przyjechał na weekend na szóstkę. Wywiezione? No i może coś się uda zrobić. Zobaczymy. Aplikacja Fish Surfing. Cóż to takiego? Słuchajcie, jest to połączenie Facebooka, Instagrama, czyli najbardziej popularnych social media w jedną aplikację, tylko tyle, że tą aplikację tworzą ludzie, tworzy społeczność osób, które mają taką zajawkę jak ja, jak każdy z Was, no bo w końcu oglądacie tego vloga, typowo wędkarsko. Nieważne, czy ty karpiujesz, spinningujesz, jeździsz na wyprawy sumowe, czy też po prostu lubisz sobie posiedzieć ze spławikiem na pomoście. Po prostu ta aplikacja jest dla osób stricte związane z wędkarstwem. Nie znajdziesz tutaj jakichś przypadkowych postów, reklam, które niejednokrotnie na pewno każdego z nas denerwują, czy to na Facebooku, czy na Instagramie. Przede wszystkim interfejs aplikacji jest taki przyjemny dla oka. Co my tutaj mamy? Top 9 najbardziej lajkowanych zdjęć. Mój karp z Miłoszewa 21 kg. Proszę bardzo. Możemy przeglądać posty osób takich, nazwijmy to, randomowych z Polski, ze świata. Możemy sobie również wybrać, z jakiego kraju chcemy obserwować osoby. Następnie możemy dodawać normalnie do znajomych wszystkich tych, których chcemy. Dodawanie relacji. Relacje trwają tutaj do 72 godzin. Następną fajną opcją jest pisanie, słuchajcie, blogów. Możemy sobie pisać relacje z naszych zasiadek poprzez takie właśnie wpisy. Czyli przykładowo, tak jak tutaj Ace opisał swoją ostatnią zasiadkę, wszystko opisane, zdjęcia, no naprawdę powoli, słuchajcie, zastanawiam się, czy też nie wezmę się właśnie za pisanie blogów. Nie wiem, czy nie będę miał tego trochę za dużo, ale rozważam taką opcję. Kolejną fajną opcją jest Marketplace. Masz jakieś niepotrzebne rzeczy, których już nie używasz, a innemu mogą się przydać i przy okazji chciałbyś sobie zarobić? Wystaw na Marketplace Fish Surfing. No i ostatnią opcją w aplikacji jest totalne sztosiwo. Słuchajcie, wybieracie się na jakąś wodę. Dajmy na to łowiska, wybieracie sobie prywatne łowiska wędkarskie, wyświetl. I teraz macie mapę i macie tutaj zaznaczone wszystkie prywatne łowiska w Polsce. Prawie wszystkie, bo nie ma niestety krążna, także będę tutaj, nie wiem, wnioskował o dodanie tej wody. Ale przykładowo, wchodzimy sobie o Jezioro Miłoszewskie. Klikamy i macie, słuchaj, każda woda, która jest tutaj w aplikacji, jest szczegółowo opisana poprzez, nie wiem, mail, kontakt do właściciela, czyli od razu możecie sobie rezerwować. Przeniesie Was na stronę www danego łowiska. Opisane łowisko bardzo szczegółowo. Dalej, posty użytkowników. Jeżeli byłeś na Miłoszewie, złowiłeś karpia, wrzuciłeś post na Fish Surfing z oznaczeniem miejsca, to tutaj będą się wyświetlać, tak jak właśnie mój karpik się wyświetlił. Naprawdę super opcja. Także masa łowisk. Do tego co dalej? No wody publiczne, wszystkie wody PZW. Chcecie sobie zakwaterować hotel gdzieś blisko łowiska, nie wiem, dla swojej małżonki? Nie ma żadnego problemu. Kolejną fajną opcją są moje punkty, a mianowicie jesteście nad wodą. Przykładowo, tak jak ja jestem teraz na krążnie, siedzę sobie tutaj na pomoście, dodaję sobie plusik, dodaj nowy punkt, załóżmy, że to gdzieś tutaj przed pomostem i teraz słuchajcie, mogę sobie tutaj zaznaczyć, że jest tutaj bojka, że jest tutaj miejsce mojego nęcenia, zgrupowanie ryb, strukturę dna, co jest pod wodą, jeżeli zaobserwuję jakieś drzewo, konar, trawę, kamienie, skały, masa, słuchajcie, możliwości. Aplikacja Fish Surfing daje nam wszelkiego rodzaju wachlarz możliwości właśnie w oznaczaniu, w szukaniu swoich łowisk. I ciekawą opcją jeszcze jest, którą należy podkreślić, tutaj jest moje konto, w momencie, gdy dodajemy jakiegoś posta, wiadomo, dajemy opis, możemy sobie oznaczyć znajomych, oznaczyć miejsce, przykładowo, tak jak tutaj jestem, łowisko krążno, rodzaj wędkarstwa, czyli przykładowo, tak jak w moim przypadku, wędkarstwo karpiowe. Możemy sobie opisać miejsce, gatunek ryb, czyli przykładowo wpiszemy sobie karp. Pyk, dodajemy i możemy dać długość oraz wagę. No wiadomo, długości przy karpiach się nie podaje, ale wagę. Także szczegółowo możecie sobie opisać dodane przez Was zdjęcie. Uważam, że jest to naprawdę fajna aplikacja. Na pewno będę tutaj systematycznie wrzucał zdjęcia, coś właśnie na zasadzie Instagrama, o, proszę bardzo. Także serdecznie Wam polecam Fish Surfing. No i po nocce, słuchajcie,
muszę kupić koniecznie jakiś zegarek do dobrolki czy też do namiotu, no bo ten materiał to jest jakaś porażka. Oczywiście w cudzysłowie, jest tak ciemno w środku, że ja nie wiem, czy jest dzień czy noc. Ustawiłem sobie budzik na 4:30, tak, 4:30, no bo tam 4:40 jest wschód słońca, chciałem wstać, poobserwować wodę. Wiecie, budzik zabudził, ja tam drzemkę zastopowałem i co? Obudziłem się około godziny 8:00. Tragedia, jest tak ciemno w tym namiocie, człowiek głupieje, nie wie jaka jest pora dnia. Ale teraz reasumując, jest ryba. I słuchajcie, ciekawostka, o 1:00 w nocy miałem branie na ziga. Bardzo rzadko mi się to zdarza, że zig odpali centralnie, wiecie, w pełni nocy. No tutaj to się udało i potem no, wyholowałem rybę, nieduży karpik, tam w okolicach 10 kg, ale jakby nie o to chodzi. Chodzi mi o to, że kminiłem, jak wywieźć teraz tego ziga. Stricte w nocy nie wywoziłem jeszcze tak i szczerze wam powiem, że się położyłem do łóżka. Oczywiście kij zostawiłem na brzegu, zestaw nic nie wywoziłem i tak nie mogłem zasnąć i się zastanawiałem, jak go wywieźć w nocy. Jak wymyślę, to wam dam znać. W każdym bądź razie, rybkę za chwilę zobaczycie, tylko teraz ja najpierw muszę się zająć tymi zestawami. No oczywiście ziga już wywiozłem, a zestawy z gruntu milczą. I co teraz? Najprawdopodobniej znajdę jakieś dwie nowe miejscówki, albo jedną, nie wiem jeszcze. W każdym bądź razie ryba jest bardzo słabo aktywna. Postaram się ją znaleźć i coś jeszcze podziałać. Także biorę się za zestawy, a potem idziemy po rybę. Zestawy ogarnięte. Na dobrą sprawę został mi jeszcze jeden, ale nie mam totalnie żadnego pomysłu na niego. Zobaczcie teraz, jaki bladziuch. Rybę z nocy, nieduży. Ja nawet nie wiem ile, nie wiem, może ma 7 kilo. 6, 7, coś takiego. Ale bladziuch straszny. To taka zarybieniołówka tutaj raczej. No ale opiekę. O 1:00 w nocy na ziga. No to niezły wariat, to nie? Dawaj do góry. To nie będzie takie proste. Tak jak widzicie. W ten sposób. Nie ruszaj się. Był chyba swój pomysł, żeby go polać. Już, idziemy, zaraz się wypuszczam. Ty nie jesteś żadnym celebrytą. Hop. Taki szkrab mi się trafił. Co tu dużo mówić. Mam nadzieję, że dzisiaj coś się zadzieje w końcu. Rybki są, rybki się spławiają bardzo blisko. Zestawy posłałem na 4-4,5 metra głębokości. Już bez żadnych eksperymentów. Ten kij, który miałem zasypany orzechem, to tam delikatnie. Zmieniłem miejscówkę, tylko PV-ka, garstka kulek. No i musi się coś zarzędziać. Także tego szkraba wypuszczam. Straszna blada ryba. Myślę. Podniósł się ten hanger. Branie, podejdź bliżej, branie na ziga. No. Jest ryba. Akurat wypuściłem tą rybkę, którą widzieliście z nocy. Zdążyłem nawet wodę ściągnąć. Tylko czekaj. Momento. Dobra, jest. Jest coś. Jaki luz, nie? Duży był. Straszny luz, no. A dosłownie co przed chwilą ją wypuściliśmy, nie? Jeszcze mówiłeś, a co teraz, nie? Jo, a co, i co teraz? Co robimy teraz? Teraz mamy branie. Tylko dlaczego u ciebie? Nie wiem dlaczego. Mówiłem ci, popki z matchbajca. To się upierasz. Na jakieś twoje chlebki. Słuchajcie, no nie uwierzycie, spiął się, nie? No nie wierzę w to. Tu jest wszystko okej. Okay. Nie mam pojęcia, czemu się spiął. Wszystko jest. Ajajaj.
Czemu to się spięło, słuchajcie? Nie mam pojęcia. Znaczy teraz już wiem, już po analizie holu i tak dalej, to wiem, dlaczego ona się spięła. Po prostu podczas holu mówiłem wam, że czuję, jak ta ryba jest mega silna i gdzieś tam pikowała do dna i szła po tym zielu. Tutaj na zig nie był wywieziony daleko, bo był na 80-90 metrze, a tutaj strasznie daleko jest płytko. Ja widzieliście, ja musiałem wejść do wody jakieś dobre 20 metrów po pas i cały czas było to ziele, to zielone coś. I ryba ewidentnie w to gdzieś tam wchodziła i no, gdzieś ten haczyk się wpiął, wepiął, przepiął i no i się spięło. Także no szkoda, bardzo szkoda, no bo na zasiadce, na której w sumie bardzo słabo coś się dzieje, ciężko o jakiekolwiek branie, jest to moja druga spina, 4 łącznie brania, 2 rybki na koncie, ale jest jeszcze nadzieja na wypracowanie kolejnego brania i powalczenie o rybę. Także czekam, zrobię sobie kawę i w sumie trzeba coś zjeść, bo już jest grubo po 10, a bez śniadania. Ale maluszek. Chodź tutaj, bączku. Chodź do mnie. O, siedzi. Nice. Co tu się dzieje, nie? Spławy ze... Ach, szkoda gadać, słuchajcie. Ale w końcu udało się wypracować karpia. I to karpia z gruntu. Pojechała miejscówka. Z lewego kija tutaj na domki. Tak na szybko wam ją pokażę, bo też nie jest za duży, ale roladę zrobił. Szkoda, że nie udało mi się nagrać. Nie uciekniesz mi? Tutaj bym miał wątpliwości co do tego. Nie. Będzie ciężko. Będzie wciul ciężko. Nie chce mi się iść po maty do auta. Raz, dwa, koleś. O. Ach. Jest, udało się. Ty wariacie. Także jest co? Trzecia ryba. Coś się dzieje. Najważniejsze, słuchajcie, że ona wzięła z gruntu, czyli możliwe, że te miejscówki coś tutaj odpalą. Naprawdę spowiałem bardzo blisko. Ten zestaw był, ja wiem, na 45 metrze. Także jest git. Dobra, po fotce wracaj. Przynieś mi większe. Weszły. Środkowa. Tak jak widzicie, coś się dzieje. Przynajmniej zaczęło się dziać. No to chodź. Dobra, tata pomoże odebrać. No, przed chwilą działa lewa miejscówka tutaj na zerówkę z gruntu. 6,8 metra głębokości, widzieliście to? To na 100% to się musiało nagrać. A teraz dosłownie kij obok. Widziałeś ten spław? Co? Widziałeś ten spław? Nie widział, dobra, nieważne. Zobaczcie na filmie. Ty, ale zobacz, przed chwilą to było wywiezione, jak był maraz. To jest środkowy kij. No. I pojechała najpierw jedna z gruntu i teraz zaraz obok. One tu weszły, żreć. Mam nadzieję, kurwa. Nie, to mi to nie przeszkadza, a... Czemu ty do góry ciągniesz? No bo tak mi wygodnie. Co nie uczułeś znowu?
ten cień taki mały, nie jest? No właśnie, chyba jest ładna. Nie wiem, zobaczymy. Na razie to trzeba ją podciągnąć. No jest ładna, nie? Co? Dawaj. Nie? Hop, siedzi. Nice. Nice. Pokaż nam, co tam mamy. Jest taka kurwa? Jest nastka. Ooo. 15. Dobra, dawaj, trzeba zestaw do wody. Szybko do wody. Dobrze. Jest czwarta ryba i ta rybka już jest taka nieco większa, dlatego ją zważymy. Takie 15 plus będzie, nie? Może? W sumie dobrze nie widzieliśmy, nie? Od razu z podbieraka do slinga. I co, dwie ryby, słuchajcie, praktycznie w ile? 15 minut? Nie? No. I dwie sztuki z dna. Ona będzie miała. Będzie miała. Błąd wagę może włączony. Dasz radę? Ty! No chodź, daj mi kamerę. Daj mi kamerę. Zobaczcie to. 18,5, czyli 17 kilo. Niecałe. Niecałe, 16,900. No, 16,900. Zarąbiście. Dobra, ustawia kołyskę i zaraz wam ją pokażę. Na szóstkę, proszę się tak, na tak. Szóstkę. Niech one tu jeszcze chwilę zostaną. Na szóstkę. Jest! Taką wagę to ja już lubię. 16,900. Piękny misiek. O, super. Już teraz sobie wziąłem matę bezpiecznie, żeby mi nie uciekła. Spokojnie, spokojnie, zaraz cię wypuszczę. No, będzie problematycznie, bo ona tutaj czuje wodę. Tu jest za dużo wody. No, ale takie są uroki kadrowania w wodzie. O. Daj. Dobra, dobra. To ona nie jest gotowa, także ją wypuszczam nara. Nie no, takie rybki to bym nie wypuścił bez wodki. Jeszcze nie było to. To już szczyt możliwości. Teraz jest. Piękna. Także udało mi się wypracować dwa karpie z pobliskich miejscówek, nazwijmy to, bo jedna i druga miejscówka była bardzo blisko siebie w przeciągu, ja wiem, 20 minut maksymalnie. Super. Dobra. Wypuszczamy. Może jeszcze coś się będzie działo. Ekstra. Ale rola. Dawaj. Ty w ciągłym jedzeniu jesteś, jak ja cię nagrywam. Dobra, a ja akurat też zmieniam. Postanowiłem, że drugiego ziga jednak ściągam. Daję to z gruntu, będzie tylko jeden zig. No i chyba to dobra decyzja, bo u ciebie to jest grunt czy zig? Grunt. Dobra, no spokojnie, ja ją podbiorę. Hup, hup. Wodery tutaj niestety to jest konieczność, bo tu jest mega płytko, dużo ziela. Dobra, poluję.
Dobra, idę po podbierak. Moment. Dobra, tata holuje. Ej, tutaj jakiś spad jest. Ja dalej tam nie pójdę. Rybka już jest blisko, tylko strasznie spikowała na prawą stronę tutaj stanowiska. Prawie już 7. Zobaczymy, co tam się udało wypracować. Tak, bo tutaj jest taki ostry spad i tu jest dużo ziela, ona tutaj już siedzi. Tu jest tak ciemno, że ja tej ryby nie widzę. No jest, ty. Jest, siedzi, gratulacje. Jaka dziewczyna, ty, jaka dziewiętnastka. To jest ta moja dziewiętnastka. No co ty, zobacz. Gdzie ty tu masz dziewiętnastkę, ty tu masz w oczach rozległy. Ale kamlot spadł, no. Kamlot spadł i dobrze. Dobra. Kurde. Ach, to GoPro. Dobra, rybka siedzi. Tata ją chowa do slinga, idzie sobie, najpierw wywiezie zestaw, ja też wywiozę, bo jestem w trakcie. A następnie pokażemy wam tą datę 19. Ta ryba ma tam... Co? Ten karpik ma gdzieś, myślę, 12, może 13 kilo. A tata już by chciał 19 łości. Oby było mu dane. Dobra, biorę się za robotę. Ja tak będę za kulisami, zobaczcie teraz tą tatę 19. Nie no, tak jak wam mówiłem, nie ważymy jej. Ma tam 12-13 kilo pewnie, co? No ku tego na pewno. No, ale piękny pełnouski. 19 nie jest. Dobrze, o kurde. Dobrze, że coś tutaj się też zaczęło u ciebie dziać. Także proszę ją pokazać. Zobaczcie, ale... zobaczcie jaką piękną tą ma. Znam je, widzisz? No. Podnieś ją, bo kurczę, ona może ją ważymy. Żeby ci nie uciekł. Ach, już mnie ochlapała. Wariacik. Wariacik. Nie pokaże się. No. Ten mój też tak szalał. Zaraz jej nie będzie. Pięknie. Dobrze to wygląda. No i gitara. Wypuszczamy jeszcze foty i może wejdą kolejne. Kolejna. A chciałem wodery zdejmować. Mówię, że ja chciałem zdejmować wodery. Słuchajcie, to jest wędka. Czekajcie, czy się dobrze nagrywa. Chyba się dobrze nagrywa. Jeszcze muszę zobaczyć, sorry. Dobra, słuchajcie, to jest wędka, którą przewiozłem jakieś 10 minut temu. Na niej był zik. No i co tu dużo gadać? Ubierasz wodery, bo nie wiem co robić. Dobra. To pięknie. A już myślałem, teraz tą tatę rybę wypuściliśmy. I już myślałem, bo chciałbym zaznaczyć, że jest godzina 16. Że teraz będzie chwila spokoju i że zdążę sobie zjeść obiad. Co? To jest wędka, którą 10 minut temu wywoziłem, bo zmieniałem ją z ziga na klasyczny grunt. Czaisz? Właśnie mówię, że przed chwilą chciałem zdjąć woderę i w końcu coś zjeść. To ty masz te trzy z gruntu, tą masz. Tak, tą zostawiłem na ziga, a tutaj mam te trzy praktycznie obok siebie. Ja mam 13, pomost i zerówka. Też dałeś tak krótko? Czekaj, ta... Więcej jak 7 metrów? Nie masz więcej. Nie, nie mam więcej jak 7 metrów, tutaj muszę pomyśleć. Ta jest z 6 metrów. 6? Tak, ta jest na pewno z 6 metrów. Teraz sobie przypominam. Ty, ale lampasik mały. Ma. Mały lampas taki. No i tutaj maluszek. Maluszek, ale? Ale siedzi. Nie, lampa, gdzie ja widziałem lampę? Ty coś dzisiaj źle widzisz.
No nie wierzę. A kiedy ja coś zjem? O, Jezus. Dobra, jak już jesteście odpaleni, to tak zostańcie. Czekajcie tu moment, ale... Masakra. Nie zjem dzisiaj nic. Może mi to na dobre wyjdzie, nie wiem. 5:00, a ja tylko o śniadaniu. Nie. Siedzi. Nice. Dzieje się. Ryby są w slingu. 2-4 pokazałem. 2. Także będą musiały poczekać. Ja teraz najpierw wywiozę ten zestaw już, żeby był, a następnie muszę coś zjeść, bo naprawdę aż mnie ściska. Potem pokażę wam dublecik. Niedużych karpi z krożna, ale jednak dublecik. Zarąbiście, że coś się dzieje, że w końcu tutaj odpaliła ta piąteczka kochana. Bawimy się dalej. No i nie zdążyłem zjeść. Zmęczony jestem. Nie, jest git. Jest git, już jest ustawione i już się nagrywa. Także słuchajcie, teraz pokażę wam dwie te mniejsze rybki. Nie wiem ile ważą, załóżmy, że są ogromne. A tą trzecią rybę to pokażę wam osobno, bo ona już jest dużo cięższa. Daj mi jeszcze trochę wody. Się spieniły. A potem wam opowiem, dlaczego była spina, którą widzieliście na nagraniu z GoPro, ale to przyjdziemy już później, o tym będziemy gadać. Także pierwszy rybalki grubasek. To on ma jakiś ogon dziwny. No chodź. No to nie będzie tak łatwo. Co ty robisz? Daj mi jeszcze wody. No zobacz jaki wariat. No wal tu. Dobra, spróbujemy teraz. Proszę bardzo. Numer 1, a w sumie to chyba numer 4, nie? Łącznie 7. A tutaj zdezynfekujemy to. Także pierwsza i kolejny, tu już pełno łuski, długi. Zobaczcie. O, ty spokojny jesteś. Także taki oto dublecik, a tak naprawdę nie dublecik, tylko trójkącik. Bo za chwilę trzecia wlatuje. Mega odpaliło. Tak jak widzieliście, zestawy w wodzie po 10-15 minut. Nie zdążyłem dobrze zjeść. Strzał. Kolejny strzał, jakieś... Nie wiadomo, co tutaj się dzieje, nie? O, tutaj już mamy mlecz. Ikro. Wali białym, słuchajcie. Ten pełnołuski. Jeszcze wam go raz pokażę. Piękny jest. Dobra, wypuszczamy. I idziemy po tamtą. Tak jak były dwie w kołysce, tak są dwie w worku. A ja spróbuję nagrać to ujęcie. Mamy to.
Jest elegancko, a teraz mam dla was wisienkę na torcie. Piękny, pełnouski grubasek. Już myśleliśmy, że to jest taty 19, bo tata ma takiego pełnouskiego 19. Zobaczcie, jakie cudo. Jest kloc, nie? No, drugi taki grubasek. Jest piękny. Dzięki. Słuchajcie, dwie prawie 17. 15 i coś tam dalej, nie pamiętam. Jest naprawdę mega dobrze. Dobra, wypuszczam ją. I zobaczymy, co się będzie działo. Jest koło godziny 19. Na ten moment prania ustały, bo godziny jest cisza. Tyle radości. Super, wracaj. Ale poszła. Idzie do brzegu. Drugi raz? Chodź tu. Zik, słuchajcie. Jest chyba koło godziny 20. Zacząłem, o Jezu, motam się już. Zabierałem się za sprzątanie, bo mam niezły burdel na stanowisku. No i też chciałem sobie przygotować troszkę zanęty, bo mi się już praktycznie wszystko skończyło. Wiecie, jak te brania się zaczęły, to nie nagrywałem wam tego, bo też jakby zależało mi na tym, aby zestaw jak najszybciej umieścić do wody. No i wiadomo, jak były tak intensywne brania, to znaczy, że weszły te karpie i zaczęły po prostu żreć. I musiałem tego towaru więcej walić, aby po prostu je zatrzymać. No i jakby udało się tam kilka rybek wypracować, tak? Teraz ewidentnie odpuściły te brania, nie wiem, może już się najadły i poszły. A tutaj zobaczcie, na ziga udało się coś tam dziabnąć. O, czuję, jak wali po tym zielu. Już jest blisko. O. O, żebyście się nie spięło. Widać aż bąble. Jest i spławik. Także ryba jest blisko. Dobrze, że jeszcze za jasnego wzięła, to raz, dwa wywiozę sobie tego ziga. Kurczę, na lewą rękę wędkę nie lubię. O Jezu, jak wybiera jeszcze. Dobra, zrobimy to lewą. Zobaczcie, jaki wariat, nie? O, odpuścił troszkę. Nie idzie go zatrzymać. O, troszkę. Dobra, jest spławik, czyli jesteśmy blisko. Jeszcze nawet jej nie widziałem. O nie, ona jeszcze nie jest ewidentnie gotowa. O, teraz widziałem. Pamiętajmy, że to jest kurczę zik. I tutaj trzeba naprawdę
podbierak zobaczyła. Siedzi. Nice. Dobra. Chyba nie jest duży, nie? Zobaczymy. No pewnie, że mały wariat, mówiłem. Ale liczą się i wariaty, nie? Męczący taki dzisiejszy dzień, ale oczywiście po to się jeździ na ryby, aby w końcu mieć taki dzień, który odpali, tak jak mi dzisiaj. No i wariat na ziga. Nie jest duży, ale jest piękny, bo jest lampasik. Chodź do góry. Od razu cię wypuścimy. Zobaczcie. Nie, uciekaj. No pokaż się, nie bądź taki. Mam go, nie ucieknij. Dobra. No nie pokaż. O, chyba mnie uciekł. Także to był karp. O, patrz, jest tu jeszcze. Nie dałem rady, tylko jestem mokry. Dobra. Lecę ogarnąć tutaj, bo naprawdę mam przez to wszystko taki bałagan. Wszędzie porozpierdzielane coś. Ogarnę i wtedy coś tam jeszcze pogadam. Tak jak widzicie, chwila relaksu. Chyba już karpie się najadły. Co, na tą chwilę 8 karpi, 10 brań, u taty niestety tylko jedno. Jedno branie, jeden karp, 19 prawie. Miała być. Nie doszły tam do taty. Zobaczymy, co się będzie działo w nocy, czy cokolwiek się będzie działo. Na ten moment chciałbym mieć do rana chyba spokój, bo jestem mega zmęczony, nie? Ale wynik świetny. 2,17, 15 i co tam dalej. Dalej ich już chyba nie ważyłem, nie? Bo to takie mniejsze. No. Ale te 2,17 piękne. I tyle. Jemy kiełbasę. Co? Poniżej dychy nie było. No nie, chyba ten tam był. Był na pewno. Ten z nocy? Były tam. No tam, wiecie, jak na oko wiem, że ryba nie ma naście, 15, to nie ważę tam. To już po prostu... Cieszy tak samo jak każdy. Spójrz, jak drobnica zaczęła żyć. No, drobnica żeruje. Karpie przestały się spławiać. Totalnie nie widać tych karpi. Ale inny ruch jest na wodzie, nie? No. Także obiadu nie udało się zjeść w spokoju. Może kolację się uda zjeść w spokoju. Dobra. Nie dadzą zjeść, nawet kolacji. To już jest tam ryba, nie? To jest zik. No jest, tak jak widzieliście, nawet kolacji nie dadzą spokojnie zjeść. I też mega silny to był haul. Myślałem, że ciągle nie wiadomo jaką rybę. Zważyłem ją z ciekawości. 12... Co na tak beka? 12700. No, 12700. O, spokojnie. Dam ci tylko. No ej.
Normalna. I taki sam wariat był podczas holu, nie? Dobra, masz. Nie, tak, to ja się nie będę z tobą bawić. Chciałbym cię wypuścić już i się położyć. Dobra, idziemy do góry. Hop, 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 szybko. No, no pewnie, pewnie, jeszcze mnie wypuść. Już? Jeszcze nie. Tak to jest z tymi karpiami. Opa. Dziewiąta? Nie, ósma ryba. Ósma. Ósma czy dziewiąta? Dziewiąta. Dziewiąta moja ryba. No tyle się dzisiaj działo, że mogłem się. Mam prawo się pogubić. Mega. Także ja idę spać. Tyle w temacie. I dzisiaj naprawdę, uwierzcie mi, że nie chciałbym, żeby w nocy coś się działo. Nad ranem owszem, nad ranem to się nie pogniewam. Dobra. Dobranoc. Pierwszy raz się cieszę, że w nocy nic się nie działo, słuchajcie. Przynajmniej mogłem się wyspać. Byłem wczoraj tak zrąbany, że 21.30 już spałem, a akurat gala była, to chciałem sobie obejrzeć walki i nie udało się. Reasumując, zasiadka mega udana, nie ma co tutaj ukrywać. Fajnie mi to odpaliło. Co prawda w czwartek, tak jak widzieliście, pod popołudnie jedna ryba tylko na ziga. Cały piątek cisza, tam chyba spina była, z tego co pamiętam. No i z piątku na sobotę zig. A potem sobota Eldorado. I naprawdę fantastycznie się przy tym bawiłem. Pomimo tego, że nie było jakoś tak nie wiadomo ile tych brań, udało mi się wypracować, jeżeli była jedna, dwie, siedem ryb w ciągu całego wczorajszego dnia. No to uważam, kurczę, jak na krążno, rewelacyjny wynik. Fajnie tutaj to odpaliło. I zaczęło to się chyba jakoś po godzinie 14. A jeszcze jakoś 12, 13 stałem tutaj, tata przyszedł, staliśmy tu przed stanowiskiem, widzieliśmy jak te karpie normalnie tańczą nam na zestawach, spławiały się i nic nie mogliśmy zrobić. Zestawy były dobrze umiejscowione, zasypane, dobra przynęta i tak dalej. Zig był gdzieś też w okolicy, a one nie chciały ani z dna, ani na ziga. Aż w końcu zeszły i się zaczęło. Także naprawdę jestem mega zadowolony z tej zasiadki. Łącznie 9 karpi, 12 brań. Tak, trzech karpi nie udało mi się wyciągnąć. Co tu dużo mówić? Super. Także będziemy kończyć tego vloga. Ja już tutaj mam wszystko sobie ogarnięte. Co prawda jest jeszcze jest dopiero godzina 8. Planuję zostać do 11, więc jakby coś się jeszcze wydarzyło, to oczywiście wrócimy. Ale jakby chcę już sobie tutaj zakończyć tego vloga, zrobić tą nagrywkę. I słuchajcie, teraz jest komunikat i wyłącznie tylko dla moich subskrybentów. Torba. Pewnie się zastanawiacie, dlaczego ja tutaj reklamuję obcą firmę. Absolutnie nie. Jeżeli nie oglądaliście, to serdecznie was zachęcam do tego. Cofnijcie się do poprzedniego vloga. Poprzedni vlog jest z zawodów na Miłoszewie. Czwarta polska bitwa karpiowa, gdzie udało nam się wygrać. Prawie wygrać. Zająć drugie miejsce. Tak czy siak jesteśmy mega zadowoleni. I słuchajcie, wygraliśmy pełno fantastycznych nagród. I jedną z tych nagród chciałbym się podzielić z moimi oczywiście subskrybentami. Także jeszcze, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, dawaj, bo nie zdążysz. Słuchajcie, taka oto torba z Rich Monkey. Funkielnówka nieśmigana. Tak jak widzicie. Jakby tutaj nie będę wam jej opisywał, to sobie po nazwie sami możecie sprawdzić, co to jest i tak dalej. Taki design camo z usztywnianym tutaj spodem. Jeżeli chcesz ją zgarnąć, nic prostszego. Zostaw pod tym vlogiem komentarz Match Bites. No i tam plus, co tam jeszcze sobie chcesz napisać. Ważne, żeby w komentarzu było
słowo klucz, czyli Match Bites. Oczywiście zostaw łapkę w górę, jeżeli Ci się vlog podoba, tam wiecie, nic na siłę oczywiście. A ja w kolejnym vlogu wylosuję jedną osobę, która zgarnia tą torbę, a wartość tej torby, chciałbym tylko przypomnieć, że to jest około 450 zł. Także zachęcam do subskrypcji, do zostawienia łapki w górę i dzięki, że oglądaliście, dzięki, że byliście. Zapraszam na kolejnego vloga. Na razie, cześć. Żartowałem, to nie koniec. Standardowo jest godzina 10:30. Tata jak zawsze lubi pod koniec zasiadki odpalić. Ja już praktycznie chciałem zwijać kije, oczywiście moje kije jeszcze są w wodzie. A tutaj zobaczcie. W końcu się doczekał. Ale rola była niesamowita i ryba jest silna. Zobaczymy co tam. Co tacie się uda wypracować, ja mu podbiorę. Także ubieramy gumaki. Takie zakończenie będziemy mieli. Już nie będę woderów tutaj. Chyba, że to będzie jakaś duża ryba, to... Ale w gumakach tutaj podbiorę. Na stanowisku numer 6 jest dużo szybciej, głębiej. Gdzie on jest? On jest z tamtej strony. No. Tutaj może... Na tą, no. Wielu siedzi tutaj. Dobra, patrzcie co tutaj mam. O, jest karpik. O, tu jest ładny. Czekaj, pełno łuski. Nie, on nie jest gotowy. Oj, dobra, siedzi. No to masz. A umie branie. Dobra, czyli nie kończymy tej zasiadki, ale jedną ręką sobie nie poradzę. Dopiero co włożyliśmy tatę rybę do podbieraka. Okej, okay, widzimy się za chwilę. No jest, sprzęt musiałem wyciągnąć. Udało mi się, mam 10. karpia tej zasiadki. A teraz za chwilę wam go pokażemy. Tutaj będziemy mieli dwie rybki w jednej kołysce. Moją zważyliśmy, waży równe 10 kg. Ale teraz taty pełno łuski. Ja obstawiam takie 17 mocne. A ty? Tacie się marzy 19. Ostatnio o niej gadał tyle. Możemy sobie później ten worek wytarować na spokojnie. Co to? O, mówiłem. 17-7 przed workiem. 17-700 z workiem. Nie, 16. Możemy wytarować, ale... Ten lodzik jest lżejszy. No, czyli 16. Pełnouska 16. Dobra, ustawiam kamerę, zobaczycie te dwie piękne ryby i wtedy kończymy vloga. Oła, dobra. Dobra, dawaj. Zobaczcie. 16 kilo pełnouski. I... Dobra, mój się nie pokaże. I taka dycha. Tak kończymy tą zasiadkę, tak kończymy tego vloga. Jeszcze raz, dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Na sam koniec się doczekałeś. Do następnego. Cześć.